Witajcie. Kolejny film z serii o współuzależnieniu. Przepraszam. O dzieciach. Część trzecia. Co dzieje się z dziećmi w związkach toksycznych? Tutaj mówić oczywiście o współuzależnieniu i uzależnieniu, o takiej sytuacji, w takim związku, w którym są dzieci. I chciałabym powiedzieć teraz o schematach czy rolach, w jakie wchodzą dzieci. Role. A może nie, może jeszcze nie. Może na początek powiem kilka innych rzeczy. Posłuchajcie. Mówiłam to już w innych filmach, jeżeli ktoś widział poprzednie. I powtórzę teraz. Rodzina toksyczna. Wszyscy są zaburzeni w takiej rodzinie. To jest choroba, która dotyka wszystkich. W sensie chorobę prawdziwą. Alkoholową ma alkoholik, czy inny uzależniony, ale to zaburzenie pojawia się u wszystkich, którzy funkcjonują w tym systemie. System jest chory i wszyscy, aby funkcjonować w tym chorym systemie, muszą się dostosować. Dlaczego? Bo to jest tak, wszyscy są zamknięci w takiej klatce, jakby powiedzmy przezroczystej, tak? W takim schemacie, który to jak gdyby... Są wyjścia, tak? Można tu ją rozbić, czy można po prostu wyjść, ale to jest trudne. I teraz ta klatka to jest ten, to jest oczywiście ten alkohol. Funkcjonowanie wokół alkoholika, wszyscy wokół, tak jak satelity wokół niego krążą. No i jest cała ta sytuacja, która jest tak... emanuje takim stresem, tak? To jakby wytwarza. To jest non-stop życie na wysokich obrotach, non-stop czujności. I wszyscy to mają, nie tylko współuzależnione, dzieci również. To już jest, to się zaczyna od urodzenia. Pamiętam, że jak moje dziecko się urodziło, to był wcześniaczek, tak? Jakby ja powiem gdzieś w innym filmie, bo jest jeszcze cała sfera zdrowia i chorób. To się tak nie bierze znikąd, ta psychosomatyka, ciało odbiera emocje, których nie wyrażamy. Ale moje dziecko, oczywiście urodziło się wcześniej, ale to jakby jest inny temat, ale potem to praktycznie pierwszy rok to płakał non-stop, można powiedzieć. No i można oczywiście zbagatelizować, zastanawiać się nad jakimiś innymi powodami, ale ja teraz myślę, że to był... bardzo wysoki poziom stresu cały czas we mnie. Dziecko to odbiera. Dziecko wszystko odbiera. No już z innej, powiedzmy, tam bajki, to w ogóle ja, z wiedzy, którą nie każdy akceptuje, dziecko żyje w takiej aurze, w aurze matki, tak? Te wszystkie te energie to właściwie się przenikają. Jeżeli matka non-stop jest zestresowana, cały dom jest nasączony stresem. Jak się wchodzi do takiego domu, jak ktoś jest wyczulony i jest normalny, nie, powiedzmy, że nie jest zaburzony, to powinien odczuwać rodzaj niepokoju czy czegoś takiego. Ja to teraz odczuwam czasami, jak gdzieś idę. W każdym razie dziecko od początku jest nasiąknięte tym stresem i powiedzmy ma oseski takie małe, to właśnie mogą płakać. No to kolka, prawda? Tylko czy to jest kolka? Stresowa chyba. A potem dziecko wchodzi w rolę. Tak. Dostosowuje się, ponieważ nie da się żyć non-stop w takim chronicznym stresie. I te role to są takie mechanizmy obronne, które pozwalają przetrwać w takim chorym środowisku po prostu. To jest te role, to jest jakby całe środowisko, całe to życie tej rodziny jest... To jest ciągła niepewność, to jest, ponieważ żyjemy wokół alkoholika, czy on jest trzeźwy, czy nie trzeźwy, czy będzie agresywny, czy nie będzie agresywny. Jeszcze różne są szablony u alkoholików, ale ta agresja zwykle gdzieś tam jest też, nawet jeżeli jest łagodna.
I to właśnie tak jest, że jesteśmy w stanie czujności i dzieci również. A nie da się tego kontrolować. Tak? A jest forma kontroli współuzależniona i dzieci, i im starsze, tym bardziej, próbują kontrolować tego alkoholika albo i życie to całe, tak? Jak gdyby stabilność, podstawa dobrej, zdrowej rodziny to jest stabilność, jakby stabilność uczuć, pewność i tak dalej. Tak. Mówiłam właśnie o tym, że ta cała sytuacja jest taka chora i oczywiście, żeby w niej żyć, to trzeba się przystosować. I teraz tak, są też takie zasady, tak? To jest ważne. To jest taka tajemnica. Wszyscy to jest już dawno w psychologii powiedziane, gdzie nie zajrzycie o dzieciach, co to jest powiedziane, tak? Są zasady, które dzieci jakby od początku wyczuwają i stosują. Wszyscy to stosują w takiej rodzinie. Nie odczuwaj, nie ufaj, nie mów. Tak? Nie odczuwaj, czyli no, uczucia to jest, tak mówiłam, to jest choroba uczuć. Jest wiele trudnych uczuć. Ja jeżeli się je czuję, to po prostu się przychodzi traumy, to jest nie do zniesienia, nie da się żyć wtedy w takim domu, więc się wypiera wstyd, tak, za alkoholika, ale w ogóle różnych rzeczy, wstyd samego siebie, bo to dzieci często na siebie przenoszą winę, myślą, że to jest ich wina, że rodzice są tacy, tak, czy że ojciec jest taki. Czyli nie odczuwa, nie odczuwa. I tak wypierają uczucia i uczucia wtedy im już, jak się tak wypiera, wypiera, to przestają uczucia być dla nas dobrym przewodnikiem i sami już nie wiemy, co się z nami dzieje, tak? Straci się kontakt wtedy z ciałem. No ale tak, nie ufaj, nikomu się nie ufa, tak? No to się już właściwie podstawia rodziny, tak? I związków, wszelkich relacji, zaufanie. Nie ufaj, nie ufaj, tak? Bo ciągle na przykład rodzice łamią obietnice, zwłaszcza alkoholik. Więc nikomu się nie ufa, ale to już w ogóle jest ogólna taka choroba zaufania. Nikt nikomu nie ufa. Wszędzie jest podejrzliwość, jakaś złośliwość, coś się dzieje. Nie, 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 musi być tak, jakby bardzo źle, ale jest takie coś, nie ufaj, tak? Ale czasami taka obojętność potem już jest, czy takie cyniczne podejście jest u niektórych dzieci. To się mówi, że te dzieci są takie przedwcześnie dojrzałe, bo one są takie, tata, no przecież i tak, nie można mu ufać. To takie smutne jest. I nie mów, zasada nie mów, czyli tabu, bo to jest, tak jak powiedziałam już wielokrotnie wcześniej, zmowa milczenia. Nie mów o tym, nie mów, bo chcemy zachować pozory. Chcemy zachować pozory, udawać. Wszystko jest pięknie i ładnie. I to się bardzo długo udaje, tak? I potem dzieci są to takie jakby szkolone, przystosowane do tego, żeby nie mówiły, nie? Zresztą to jest tak, że matka współzależniona, jeżeli jest nieświadoma całej sytuacji, to wkręca dzieci w te role, tak? To jest jak gdyby, dla niej to jest oczywiste, to tak musi działać, tak? Się mówi dzieciom, że nie, 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 jakby, albo najpierw im kłamie, a potem wprost mówi, że tak, ja wiem, dziecko jest taki, tak, ale tego nie możesz powiedzieć, tak? I dzieci potem nie mówią, jak się ich pyta jakiś psycholog, czy ktoś, nie jest tak prosto wydobyć z tego dziecka to wszystko. Mówiłam to dobrze. Rola to kontrola i neutralizacja. Tak? Tak. Natomiast problem jest taki, że poza rodziną potem te role tak jakby sprowadzają na manowce. Nie da się tego takiej roli utrzymać przez życie, chociaż często tak jest. Dzieci tak jakby się wchodzi w rolę, to się nią jakby żyje później. Próbuje się te mechanizmy obronne gdzieś tam wykorzystywać w świecie, ale to tak nie działa, świat jest inny, nie cały świat jest zaburzony przecież i ten człowiek często po prostu nie potrafi żyć. No właśnie, czyli generalnie dzieci są nieprzystosowane do życia. I nie wynoszą z tej rodziny, z tej jakby podstawowej, tak, do mamy i taty nie wynoszą tego, co powinno dziecko w świat wynieść.
czego powinna się nauczyć albo zacząć uczyć od początku, tak? Czyli to nas takim jestem, ja tożsamość, żeby ktoś mi pozwolił, ale nie, bo tam jest kłamstwo właściwie, maska, rola, tak? Uczucia, informacja o uczuciach, jakie te uczucia są. No nie dowie się tego dziecka, tak? O jego ciele, tak naprawdę to głównie się jest toksyczny wstyd, ale to przechodzi na wszystko, na całą tożsamość i na ciało również często. Często dziewczynki mają problem z ciałem, tak? Z samą sobą, jakieś kompleksy. Ja tak miałam. Nie uczy się dziecko odpowiedzialności, no bo skąd ma się nauczyć? Albo niektóre są nadodpowiedzialne, ale to wszystko jest takie niewyważone. No ale to przychodzi powiedzmy u dziecka we współuzależnienie, czy jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale jeszcze za kogoś, czyli jak gdyby nie ma poczucia umiaru. Granic się nie uczy, no to to jest związane jakby tak, gdzie ja jestem, gdzie jest ktoś inny. I innych takich rzeczy, no prawda, prawdy, to po prostu prawdy się nie uczy, tak? I cenić w ogóle prawdę, czy nawet jest takie zaburzone to wszystko. Szczęścia. Wychodzi w ogóle z pewnymi przekonaniami chorymi, na których potem trzeba pracować, tak? Świat jest zły właściwie, taki smutny, jest taka beznadzieja, że mi zawsze będzie ciężko, ja jestem, mi się nic nie udaje. Radości nie wynosi, radości się nie uczy, radości nie szuka, albo jak szuka, to w jakiś nie bardzo zdrowy sposób często. Tak, natomiast te role, te schematy, są zwykle wymienia się cztery. Bohater, kozioł ofiarny, maskotka, dziecko niewidzialne albo dziecko we mgle i aniołek. No jakoś, no ja się jakby trzymam czterech. Bohater to jest najczęściej, ja to powiem pokrótce, bo jeszcze to będę rozwijać. Bohater to jest najczęściej dziecko takie najstarsze. I takie właśnie, które przejmuje rolę te, których matka za dobrze nie wypełnia, na przykład współuzależniona, bo ona zajmuje się alkoholikiem, więc to starsze dziecko, nawet jak jest jeszcze takie dosyć małe, ale najstarsze, albo któreś kolejne, ale jedno ze starszych, zależy ile tych dzieci jest oczywiście, nie wszystkie role muszą być, zwykle nie są. To dziecko jest takim opiekunem młodszych dzieci, tak, odpowiedzialny, przyjmuje cechy takie tej współuzależnionej często, tak, jest równie na to odpowiedzialne, ale to jest bohater, to jest też ktoś właśnie, ktoś, kim się można pochwalić, bo ma same piątki w szkole, jest super pilny i jest podporą taką rodzinę, tak. Okej, okay, ale to czasem jest tak, że nie jest po prostu czworo dzieci, tak, tylko na przykład dwoje, nas było w domu dwoje. I też nie wszyscy muszą dokładnie w tę rolę wchodzić, bo to zależy na przykład jak długo problem trwał, u nas nie trwał jakby długo, ale moje początki, moje dzieciństwo trwało. I ja wyszłam w tę rolę bohatera. Będę o tym kiedyś dokładniej mówić. Ale też to trochę było odrobinę takiego schematu tego dziecka niewidzialnego, czyli jakby z jednej strony na przykład na zewnątrz chwalić się jakby te piątki taka, i w ogóle taki ideał i tak dalej, taka fasada i taka opiekuńczość, ale z drugiej strony jakby zaszywanie się w jakiś ciemny kąt, co było jakby chyba we wczesnym dzieciństwie, ale potem też, tak zawsze jak patrzyłam na siebie, jak się widziałam, ja początkowo to, że byłam taką szałą myszką, wchodziłam w taki schemat, taki outsider, własny świat, i jakoś siedzenie w kącie, bawienie się jakąś jedną zabawką, takie introwertyczne. Jeszcze zależy, jakie dziecko ma cechy, oczywiście. Natomiast te pozostałe dwie role, to uważam, że mój brat nie wszedł, ale też tak właśnie nie jakby nie do końca, bo ten u nas to nie był problem jakby całego życia naszego rodziny, tylko jakiegoś etapu. Kozioł ofiarny, no to jest ten taki łowóz, to jest to dziecko, które wchodzi w opozycję, tak, najczęściej tamto starsze to jest właśnie takie ideał, takie same piątki, szóstki, w ogóle nie wiadomo co, tak, wzorowe zachowanie i tak dalej, to kolejne dziecko, albo młodsze, albo najmłodsze, czy inne, wchodzi w
tą drugą stronę, czyli totalnie się nie uczy, totalnie olewa szkołę, czy w ogóle jest niegrzeczne, agresywne, ciągle sprawia problemy, wpada w tarapaty i jest agresywne. I mój brat trochę taki był. A jeszcze dodatkowo jest wiele rzeczy, o których też kiedyś powiem. To wynika właśnie z jakby rzeczy, które to w zwykle niezaburzonej rodzinie się robi, to jakby, ponieważ nie wszyscy stosują, powiedzmy, rodzicielstwo bliskości, porozumienie bez przemocy, prawda? Stosuje się różne uwagi i zachowania wobec dzieci, które właściwie powoli zaczyna się uważać za niefajne, za szkodliwe, takie na przykład jak porównywanie. Ale kiedyś to było na porządku dziennym i dla wcześniejszego pokolenia to nadal jest jakby niezrozumiały problem. W każdym razie w rodzinie takiej toksycznej bardzo dużo jest porównywania. Dzieci między sobą też się porównują, więc ten bohater też dla odmiany jakby stoi w opozycji do drugiego. Jest bardzo duży konflikt też między tymi dziećmi i taka rywalizacja też o uwagę rodziców czy w ogóle. Nie jest dobrze. I tak, a ta kolejna rola, bo bohater i dziecko niewidzialne, mówiłam już, to były właściwie moje dwie role. Kozioł ofiarny i jeszcze jedna rola, maskotka. To jest taki, to nie musi być chłopak, to może być dziewczyna, ale to jest takie dziecko, które jakby odciąga uwagę od tych ponurej całej rzeczywistości. I często jest jedynym takim radosnym promyczkiem, tak? Tylko niefajne jest to, że to dziecko wchodzi w rolę. Ono nie jest naprawdę takie radosne. Ono chce wszystkich rozweselić. Po prostu ma taką, wchodzi w taką rolę, ma taką tendencję z pierzatami, wszystko jakby się wygłupia, zgrywus, taki trochę też łobuz, ale taki błazen. Bazenek mały. Albo taka dziewczynka, co tak po prostu zawsze, a mamusiu, spójrz na mnie, tak? Albo jakieś wierszyki cały czas mówi. Można się nią pochwalić przed rodziną, jakby i zajmuje tę rodzinę na chwilę, tak? I to jest taki wentyl, taki jak to powiedzieć, taki sposób, żeby upuścić trochę tej pary, ale kosztem tego dziecka oczywiście. I mój brat też odrobinę takiego, tak uważam, takiej roli miał. Ale to, no właśnie. Potem w dorosłości to każdy sobie poradzi trochę inaczej z nas. Bo bardzo ważne jest też to, jak to długo trwa. I mnóstwo innych czynników. Jakie jest dziecko, jaka jest jego sytuacja życiowa i jakby jeszcze inne rzeczy typu na przykład właśnie zdrowie, bo było dużo problemów takich związanych ze zdrowiem mojego brata, więc on otrzymał tę uwagę od rodziców, na przykład. Mimo wszystko. I tyle właściwie, bo ja o tym wszystkim będę dokładniej mówić. Te dzieci, które wchodzą w rolę, to i potem sobie w jakiś tam sposób nie zrzucą tej roli, nie wyprostują sobie życia, nie poradzą sobie do końca, a powinny w jakiś sposób, to pozostają z takimi cechami DDD, DDA, tak? Czyli dysfunkcyjne dziecko tam alkoholików albo DDD. Dziecko z dysfunkcyjnego domu, nie pamiętam dokładnie tego skrótu, w każdym razie z jakiegoś zaburzenia. Tak, o właśnie, tutaj mam, stwierdziłam, że już nie będę wymyślać. Tak na zakończenie, do zespołu cech DDA, DDA, ale myślę, że DDD to jest podobnie, należą jakie cechy, które mogą sprawić trudności takiemu dziecku potem i musi się z nimi zmierzyć. Przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego, stałe pogotowie emocjonalne, no mówiłam, ciągłe trudności w przeżywaniu przyjemności, nie ma radości, tak, potem tak, i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia ofiarą, nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku, nie umie,
Ja też tego nie umiałam. Trudności w rozpoznawaniu uczuć, ok. Tu mam coś niewidoczne. Posiadanie sztywnych, zagrażających schematów myślenia o innych i o sobie i o świecie. Wyparcie własnych potrzeb. Gotowość do spełniania oczekiwań innych. Trudności wchodzenia w bliskie związki ludźmi. Albo w toksyczne związki chętnie wchodzą. Lęk przed nowymi sytuacjami w życiu. Ok, i tutaj jest oczywiście napisane, że nie każdy ma te objawy, nie każdy ma taki pełny syndrom DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą i swoimi problemami. Jakoś tam trzeba sobie poradzić. Każdy to jakby zależy, na ile to głęboko, na ile ta rola była duża, na ile ten problem był głęboki. Poza tym nie dla każdego jest terapia. Są inne rzeczy, są inne przeżycia w życiu, są takie momenty, gdzie można wyjść na prostą dzięki innym rzeczom, innym sprawom. Ale o terapii powiem kiedy indziej. Natomiast każdy przypadek jest trochę inny, więc tutaj o wszystkim się opowiedzieć nie da. Ja mówię ze swojej perspektywy. Dzisiaj było o dzieciach, część trzecia. Będzie jeszcze więcej. Na razie tyle. Dziękuję.